O kurde! O fuck, jest wulkan! Są piraci! Witam w sezonie 8, słuchajcie, jest to odcinek, w którym pokażę wam oczywiście sezon 8, jak wygląda na pierwszy rzut oka. Od razu nagrywam go w tej sekundzie, kiedy wyszedł. I słuchajcie, ale przede wszystkim pokażę wam, jak wygląda karnet bojowy sezonu 8 oraz wszystkie zmiany, które zaszły. Także chodźcie. Także po tym wielkim, epickim trailerze witam was wszystkich bardzo serdecznie w sezonie 8. Jest już nowy sezon, słuchajcie, jest wiele nowych, ciekawych rzeczy do pokazania. Także zacznijmy może od tego, może od karnetu. Słuchajcie, widzicie, wyzwania się troszkę zmieniły, szafka. Okej, wszystko jest, sklep z przedmiotami, słuchajcie, zmieniły się znowu skiny po raz kolejny. Druga zmiana była skinów, doszedł paluch ryba, doszła oczywiście tutaj koralowy krążownik. Jak nie wiecie w ogóle, to ona wydaje dźwięk, słyszycie? Jeżeli nie wiedzieliście, że jest muzyka przy tej lotni, to jest naprawdę epicka. Jest oczywiście szczękacz i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie o tym, żeby wpisać w sklepie kod twórcy Zipek. Możecie z dużych, możecie z małych liter, nieważne, potwierdzić. I słuchajcie, dziękuję wam bardzo, bo to dla was 5 sekund, a dla mnie normalnie mega wsparcie. I słuchajcie, przejdźmy już od razu do karnetu bojowego. Słuchajcie, karnet bojowy, ale pierwsza sprawa. Jak wejdziecie w sklep, w karnet znaczy, to tutaj będziecie mogli kupić sobie za darmo, za 0 V-Bucksów, będzie zniżka do 0 V-Bucksów, jeżeli odblokowaliście go za osiągnięcia, będziecie mogli kupić sobie od razu ten jakby karnet, nie? Więc kupcie go, dostaniecie wtedy dwa te skiny, ja już to zrobiłem na streamie, więc zapraszam was na streamę. I słuchajcie, dostajecie dwa pierwsze skiny, jest to skin taki, słuchajcie, pirata. Od razu wam pokażę, jak wygląda ten pirat i co jest do odblokowania. Ale to zaraz, dobra, najpierw karnet, cały karnet. Więc będę wam mówił tylko o tych ciekawszych rzeczach. Jest ninja oraz jest na pierwszym poziomie pirat. Dwa różne skiny. Słuchajcie, dostajecie na 6 poziomie lotnię, to z tych ciekawszych rzeczy. Plecak na 7. Na poziomie, na 11 stopniu są 200 V-Bucksów, także spoko. Na 15 jest lotnia, podniebne węże. Nie wiem, mi się nawet podobają, ale mogłyby być lepsze, naprawdę. Na 18 jest 100, jest tutaj jest animacja spadania, słuchajcie, dosyć fajna, taka tęczowa. Oraz jest plecak drewniak, który będzie towarzyszył nam przez cały prawie karnet. Jest kolejny plewniak, tak, jest kolejny plecak, klucz portalu, który będzie, słuchajcie, zmienia styl zależnie od liczby skrzyń otwartych podczas meczu. Czyli będzie się zmieniał od otwartych skrzyń. I słuchajcie, pierwszy skin na 23 poziomie z karnetu jest taka, nie wiem jak to nawet nazwać, taka odkrywczyni, powiedzmy, z wężem na kapeluszu. Dla mnie naprawdę fajnie wygląda, tylko nie wiem dlaczego ma czerwone oczy. Nie wiem o co chodzi, jakby jest, nie wiem, czy ona jest jakaś zdemonizowana, czy co? Jest jakaś, nie wiem o co chodzi. Naprawdę nie rozumiem o co chodzi. W każdym razie lecimy dalej. Tu jest pierwszy, słuchajcie, skin do broni oraz do innych rzeczy. I mamy, słuchajcie, armaty. Tak! Będziemy mieli armaty. Jeszcze ich nie widziałem. Nie wiem, jak one będą działały. Widziałem na trailerze tylko, że będzie można strzelać się nimi. W sensie ludźmi będzie można strzelać. Mamy taniec. Kongę tutaj, słuchajcie. Konga, słuchajcie. Super taniec, przepraszam, walnąłem w mikrofon. Lecimy dalej. Pierwszy zbierek na 38 poziomie oraz na 35 i na 37. Takie oto dwie rzeczy. Ale ten pierwszy zbierak, słuchajcie, w sezonie, w karnecie, jest mega super, bardzo mi się podoba. 39 to jest lotnia, równy krok. Spoko, to jest lepsze chyba niż węże. Bardziej mi się podoba niż węże. Kolejny skin do broni. Też jest spoko. I na 47 poziomie, słuchajcie, jest najfajniejszy chyba skin tego sezonu, jak dla mnie. Pan Banan, skórek. Słuchajcie, i oprócz tego, że jest ten skórek, który jest epicki, wyobrażacie sobie po prostu wygrać gierkę w skórku, albo zabić kogoś i zacząć tańczyć? No po prostu coś epickiego. Ale słuchajcie, jest to skin reaktywny, czyli w trakcie meczu będzie on dojrzewał, będzie się robił coraz to bardziej żółty, a później mi się wydaje, że będzie po prostu się psuł. Także im dłuższa gra, tym będzie się zmieniał po prostu w trakcie meczu od minuty, w której jesteście. 51 V-Bucksy, 52 plecak, 55 kolejny zbierak, wytrych. Słaby, nie podoba mi się. 58 sposób z latania, animacja latania, magma, lawa, też słabe, też mi się nie podoba za bardzo. Na 59 jest V-Bucks, 60 jest kolejny smocze łuski, kolejny styl do broni.
Tutaj, jeżeli chodzi o te, o emotki, to wam nie pokazuję, bo zobaczycie sami już. To nie jest aż takie ważne. Mamy plecak Liska na 69 V-Bucksy i słuchajcie, na 71 jest pierwszy fajny skin chyba, Skra. Bardzo mi się podoba ten skin, będę nim na pewno często grał, tym bardziej, że to jest babka, więc jakby zajmuje ona mało miejsca, ma mniejsze hitboxy, więc na pewno będę nią często grał i bardzo mi się podoba. Jest to skin, który jako jedyny chyba wygląda na takiego złowieszczego, epickiego. 76 V-Bucksy, 79 latająca szalupa, czyli najlepsza lotnia w tym sezonie, jak dla mnie. No, nic dodać, nic ująć po prostu, jest super. 82 V-Bucksy, 83 kolejny drewniak, 85 taki sposób zlatywania z takimi nabojami jest okej. I 87 jest skin, który jest bardzo ważny w tym sezonie. Słuchajcie, klucznik. Klucznik jest bardzo ważny, dlatego że zaraz zobaczycie coś, co się stanie. Na pewno jest ważny i jest to skin ze stylami do odblokowania. Także jakie on będzie miał skille, pewnie zmiany wyglądu, troszeczkę inne kolorki i tak dalej. Ale w każdym razie lecimy dalej. Jest tutaj, są V-Bucksy. Oczywiście jest kolejny lisek, jest hula hop i słuchajcie, lecimy do ostatniej strony sezonu 8, czyli słuchajcie tego. I jest tutaj 100 V-Bucksów na 97, na 98 jest mega, mega super epicki. Słuchajcie, skin do broni. Te bronie wyglądają naprawdę nieziemsko, są ekstra. Ta armata także. Do galaksy skina w ogóle idealny, idealny. 99, słuchajcie, jest do klucznika maska. Właśnie to jest ten tygrys z trzeciego teasera. I słuchajcie, setny poziom karnetu bojowego. Jest to ten skin, który ma style do odblokowania. Nie wiem, co wy o nim myślicie. Dla mnie jest naprawdę mierny. Nie podoba mi się. Muszę przyznać, jak na setny poziom karnetu jest naprawdę słaby. Nie podoba mi się kompletnie, ale przejdźmy dalej, słuchajcie. Mamy wyzwania. Za wyzwania, 55 wyzwań, tak jak w poprzednim sezonie, dostaniemy, słuchajcie, jakiegoś nowego skina. Pewnie, który będzie jakoś podpowiedzią na 9 sezon, tak jak to było w tym wypadku po prostu. Dzienne wyzwania, oczywiście, tutaj się troszkę pozmieniało, jak widzicie. Słuchajcie, tydzień, pierwszy, zobaczcie sobie sami. Jakie są wyzwania? Zastopujcie teraz film, sobie poprzeczytajcie, jeżeli chcecie. Za łączne, za to wszystko możemy dostać 20-30. Słuchajcie, to powinno tutaj pisać chyba, nie? Ale nie pisze, słuchajcie. Jest tutaj tak, 5, 10, 13 i tutaj jest 30, czyli 43 gwiazdki jesteście w stanie dostać za pierwszy tydzień, tak mi się wydaje. Albo i więcej, zobaczymy. I słuchajcie, jest jeszcze jedna tutaj styl. Styl, czyli rzeczy do odblokowania, słuchajcie. Jak widzicie, tutaj nie mam odblokowanego jeszcze do końca mojego króla lodu, ale są te dwa skiny, które dostajemy na pierwszym poziomie, które będą ciągle levelować za poziom. Słuchajcie, ninja. Skin, który mi się bardzo podoba, patrzcie. Dobra, lećmy po kolei. Za 20 tysięcy pedeków dostaniemy do niego zbierak. Za 60 tysięcy pedeków dostajemy pierwszy zmianę skina, pierwszy styl. Okazuje się, że pod ninją jest jaszczurka. Jak ona wygląda, dowiemy się za 100 tysięcy pedeków. Otóż nie, jeszcze nie, to jest jeszcze kolor. 140 to jest także kolor do smoczego szpona. I słuchajcie, tutaj 180 dostajemy. Widzimy już, jak wygląda już poza maską nasz ninja, czyli jest to jaszczur. Fajnie, spoko. Na pewno będę często grał tym skidem. Za 220 tysięcy pedeków jest zmiana wyglądu. Tutaj mamy oczywiście postawa smoka. Czyli emotka. Za 300 tysięcy jest najfajniejszy chyba wariant tego jaszczura. Mega super wygląda, tylko będzie bardzo widoczny na mapie, więc pewnie rzadko grany. 340 to jest, słuchajcie, etap czwarty, czyli jakiś taki naelektryzowany normalnie ten jaszczur jest. No i za wyzwania oczywiście dostajemy, słuchajcie, także zmianę wyglądu na naszego ninja. Różowy ninja, myślę, że będzie często grany przez wielu streamerów jako troll skin. No, w każdym razie wróćmy teraz do pirata. I słuchajcie, za 10 tysięcy mamy taką lekką zmianę, na gorsze chyba mi się wydaje. Wydaje mi się, że na gorsze, bo no cóż, no nie jest on jakiś mega super. 40 tysięcy to jest z hakiem i z brodką już tutaj taką fajną zakręconą. 80 tysięcy mamy już pirata, który jest po prostu kościotrupem, no i tyle, no. Nic ciekawego. Zbierak za 120 tysięcy pedeków. 160. Kolejny. 200. Kolejny.
Po prostu kolorki się zmieniają, 240 kolorek, 280 chyba najfajniejszy kolorek, złoty, albo znowu fioletowy. Mamy plecak za 320 tysięcy, no i oczywiście za wyzwania zmiany koloru. Ten jest spoko za 45 wyzwań. No, to tak wyglądają wyzwania. Jeżeli chodzi o szafkę, dostaliśmy na start sezonu taki oto sposób spadania. Dostaliśmy również takie skiny do broni oraz ekran wczytywania czy coś jeszcze. Plecak dostałem tutaj za 7 poziom już, więc założę go. Jeżeli chodzi o to, to nic nie dostaliśmy. Jeżeli chodzi o to, to nic nie dostaliśmy. Ustawimy sobie już ninja, bo będę nim na pewno bardzo często grał. Słuchajcie, wydaje mi się, że to już jest wszystko. Jeszcze co, pokażę wam, jak wygląda mapka. Jeszcze szybko wspomnę, że jak widzicie, tutaj się pozmieniało troszkę po lewej stronie w czasie wyszukiwania gry. Są lepiej pokazane po prostu wyzwania, mi się wydaje, że lepiej. Także spoko. Spoko, troszkę na lepsze, wydaje mi się, że na lepsze. Dobra, wejdźmy do gierki, zobaczmy, jak wygląda gierka. No więc tak, słuchajcie, jesteśmy już w gierce. Tak wygląda mapa, jest naprawdę niesamowita. Słuchajcie, zobaczcie, jest wielki wulkan, jest wielkie bajorolawy, jest tam są jakieś, nie wiem co to jest, to jeszcze tam nie byłem. Tu jest statek, Leniwa Laguna, słuchajcie, słoneczne stopnie, tam jest miasto, tu jest wulkan. Polecimy sobie do wulkanu, żeby wam pokazać, jak to wygląda wszystko z bliska. No, powiem wam, że naprawdę jestem w szoku, jak wygląda ten 8 sezon. Spodziewałem się zupełnie czegoś innego, ale tak szczerze mówiąc, i tak jest super. Spodziewałem się czegoś innego, ale jest mega. Jak widzicie, tutaj są takie gejzery, które sprawiają, że jak na nie wejdziecie, to po prostu wywala was do góry i no cóż, no i lecicie na lotni po prostu, no i spadacie. Słuchajcie, słabo, że... Słabo trochę, że gościa spotkaliśmy, ale spróbujemy tutaj coś ugrać, tak czy siak. Tu jest chyba skrzynka w ogóle. Tu w tym miejscu chyba powinna być skrzynka, ale nie jestem pewny. Nie ma, dobra. Idziemy, słuchajcie, w stronę wulkanu. Idziemy do wulkanu. Jak widzicie tutaj po tym wulkanie, tam na niższych stopniach można się normalnie wspinać, ponieważ jest... Nie jest aż tak stromy, okej? I tutaj, słuchajcie, mamy wejście do wulkanu, który wygląda tak, jest tutaj skrzynka. Tak wygląda wulkan. Jak działa wulkan, słuchajcie, wywala was do góry po prostu na lotni. Ale na razie chcę zlecieć tutaj na dół, żeby wam pokazać, jak wygląda to tu, w tym miejscu. O, patrzcie, nikogo tu... Dobra, zabiłem go. Słuchajcie, tak wygląda środek wulkanu. Jest niesamowity, naprawdę jest niesamowity. Fajnie to wygląda. Pozmieniam sobie tutaj bronię. Tu jest tron naszego więźnia, są jajka okradzione przez naszego więźnia oraz trzy skrzynki. Dziwne, że nikt tutaj nie poleciał, szczerze mówiąc. Mamy fajną gierkę, naprawdę, bo w poprzedniej grze non-stop tutaj ktoś leciał. Są jajka, jest ten... jest tutaj, jak widzicie, jest tutaj kilka skrzynek. Fajnie się dosyć można transportować tutaj, po tym wszystkim. Zamienię sobie to jeszcze. O, jest MP5. Spróbujemy sobie wygrać od razu tą grę, albo zdobyć jakieś fajne, wysokie w miarę miejsce. Lecimy dalej. Słuchajcie, jeżeli chodzi o lawę, to zaraz wam pokażę, co się dzieje, jak dotkniecie lawy, ponieważ to nie jest takie straszne, jakby mogłoby się wydawać. Tu jest kolejna skrzynka, którą ktoś akurat wziął już. I wylecimy sobie tutaj z tego wulkanu, w ten taki normalny sposób. Słuchajcie, jak dotkniecie lawy, to zabiera wam tylko tak 1 HP i tak was troszeczkę odrzuca jakby. Więc generalnie jest, nie jest to aż takie straszne. Wezmę sobie, patrzcie, pokażę wam. Wejdę na tą lawę i zobaczycie. Jest takie, widzicie? Tak strasznie mało wam zabiera, także naprawdę spoko. Macie wyzwanie z gejzerami, więc lepiej róbcie w miarę szybko. I teraz lecimy, słuchajcie, w miejsce, w którym jeszcze nigdy nie byłem. Także zobaczmy, jak to wygląda. Okej, wygląda to dosyć spoko. Myślałem, że mnie nie dotknie, ale jakoś tam zbugowało się chyba, mi się wydaje. Że nie jest to do końca jeszcze dopracowane. Okej. Nic tu nie ma, szczerze mówiąc. Lecimy dalej. Lecimy na górę. Zobaczymy, co będzie na górze. No tutaj generalnie ten... Kiedyś bardzo często tutaj latałem w ogóle, ale... To nie wiem, starzy widzowie będą wiedzieli, o co mi chodzi. Lecimy, słuchajcie, tutaj. Lecimy w stronę Leniwej Laguny, żeby wam pokazać jeszcze statek, który jest naprawdę niesamowity. Mam nadzieję, że nic nie laguje i że generalnie wszystko fajnie działa. Na nagraniu. Jeszcze zobaczę szybko, czy nagrywa się dobrze. Czy pokazuje jakieś, że są ścinki, czy nie. Nie pokazuje, także mam nadzieję, że jest wszystko w porządku. Tak jak być powinno. Oby nie było żadnych ścinek. Dobra,
Słuchajcie, bo mam słaby komputer. Jeżeli chcecie, to wpiszcie ten kod w sklepie Zipek, to mnie wesprzecie, to może sobie kupię w końcu jakiś nowy, jakiś lepszy. Okej, okay, mamy Diglero. Diglero, nie biorę na razie Digla. W sensie normalnie gram często z Diglem, ale chciałbym tą nową bronią poćwiczyć po prostu. Chyba rozumiecie, o co chodzi. Drzewa, które dają, słuchajcie, tyle samo, co zawsze, matsów oczywiście. Nic się nie zmieniło w tym wypadku. O, jest nowe drzewo, zobaczymy, ile ono daje. Nie wiem, czy więcej, czy mniej, ale jest inne. Słuchajcie, lecimy do laguny. Lecimy do laguny, która nie jest niestety w strefie, ale nie musimy się bać strefy, dlatego że są gejzery, które nas wyrzucają. I łatwo chyba jest przetransportować się z tego miejsca. Generalnie. Gdziekolwiek. Widzę gościa. Aha, widzicie? O tych gejzerach właśnie mówiłem. Dotykacie go i lecicie po prostu do góry. Boję się, że ten gość poleciał tam gdzieś mi na plecy. A ja chciałbym wam pokazać statek. Ja chcę wam pokazać statek, także wykorzystamy nasz gejzer i dostaniemy się na statek. I lecimy, słuchajcie. Widzicie, jak wyrzuca? Normalnie strasznie wysoko, więc to jest spoko. Tu mamy szalupy i wszystko. Jest statek, słuchajcie, który wygląda w sposób następujący. Przejdźmy sobie ten stateczek szybko. Ktoś tu jest na statku, z tego co słyszę. Chyba. Spróbujemy się go zabić. O kurde, o kurde. O nie. No nie, no, niestety. Dobra, jesteśmy w trybie obserwatora i słuchajcie, pokażę wam, jak wygląda mapka. Więc wygląda ona w sposób następujący. Jest tutaj ogromny wulkan, magma, tam gdzie, tak jak widzieliście, jak strzelałem, jak tam walczyłem. Niestety zginąłem na tym statku. O kurde, a co tu się stało? A co tu się stało? Gdzie jest woda? Czy to tak być powinno? Nie, zbugowało się. Słuchajcie, jak widzicie, tutaj woda nie jest zbyt wysoka. Przepraszam za tego buga. Tutaj jest miasteczko. Lecimy dalej, lecimy dalej. Co tu jest jeszcze? Tutaj są jakieś poboczne rzeczy. Okej, okay, co to jest tutaj? To są jakieś gorące źródła chyba, tak mi się wydaje. Ale generalnie nie widzę tam, żeby było dużo skrzynek. Tu jest troszkę lepiej, tu jest troszkę więcej skrzynek. Tutaj już byłem raz. Jest dosyć spoko lód, naprawdę. Lecimy dalej. Tu jest to wielkie miasto, piramida. Miasto, nie wiem, o co chodzi. Tutaj jest chyba to miasto w ogóle tych lizardmenów. Nazwijmy ich lizardmeni. Lecimy dalej, słuchajcie, wulkan. Tutaj tak jak było wszystko, czyli no już cała reszta, tu już jest dokładnie to, co było, nic się nie zmieniło, także no cóż, no tutaj jest wulkan, wejście do wulkanu i tak jak widzieliście, jak walczyłem tutaj, o, tu nawet ja jestem walczący, no tutaj jest tron naszego więźnia, także to jest wszystko, co chciałem wam zaprezentować w tym odcinku, więc dziękuję wam bardzo za oglądanie, przypominam o wpisaniu oczywiście kodu Zipek w sklepie, pyk, potwierdź, słuchajcie, Zipek wpisane i słuchajcie, 5 sekund, a dla mnie to jest mega, mega, mega wsparcie, ktoś właśnie do mnie dzwoni, więc do zobaczenia już w następnych odcinkach, mam nadzieję, że wam się spodobało, na razie, jak codziennie, albo live'y, albo odcinki, zawsze jestem codziennie, słuchajcie, jestem codziennie, hejka.